Heja, witam w kolejnym odcinku Kulinarne Podróże Okiem Wilka. Kanapki, kanapki. Zima, wieje, mróz, śnieg, smażymy, polecam. No każdy jajko lubi na śniadanie zjeść. Warunki są spartańskie. Kulinarne Okiem... Jak widać, zima, mocna zima, biała, ale jakżeż długo wyczekiwana przez nas wszystkich. Tak długo, żeśmy śniegu nie widzieli, ani mrozu. Natomiast dzisiaj chciałem zaproponować coś takiego jak tartinki śniadaniowe. Tartinki śniadaniowe, no nic prostszego. Bułeczka, jajeczko, smażymy i później wszystko pokażę, jak to wygląda. Chciałbym też, serdecznie zachęcam, polecam do dzieła. Smażymy chleb z jajkiem, jak nam się uda. Warunki są spartańskie. Bułeczkę pokrojoną maczamy w jajku. No przecież każdy z nas to robił dla dzieci. Bardzo prosta sprawa. Smażymy na rozgrzanym oleju. O. Jedna, druga. Bułeczkę oczywiście możemy wykorzystać. Wiadomo, zawsze nam zostaje jakiś chlebek, jakieś pieczywko z dnia wczorajszego. Proponuję takie pieczywko wykorzystać. Dlaczego? Dlatego, że po prostu no, fajnie nasiąknie jajeczkiem i ono wtedy się odświeży naprawdę i będzie pieczywo jak znalazł. A to są takie tartinki śniadaniowe. Dlaczego śniadaniowe? Dlatego właśnie, że między innymi pieczywo, jajeczko, no każdy jajko lubi na śniadanie zjeść. Jak mnie w postaci jajecznicy, tak w postaci właśnie takiej, jak ja w tym momencie robię. Tak jak mówiłem, zima, wieje, mróz, śnieg, smażymy, wyjdzie na 100% najlepsze tartinki śniadaniowe, które polecam. Zmieniam w tym momencie butlę gazową w związku z powyższym, iż musimy je nagrzewać na bieżąco. I będzie teraz na pewno teraz będzie nam to szło w dobrym kierunku. Chlebek nam się podsmażył bardzo fajnie. Ściągamy go z patelni. O, bardzo proszę. To są tartinki śniadaniowe. Tak jak mówię, prosto, łatwo i przyjemnie. Wykorzystujemy pieczywo z dnia wczorajszego. Tak jak mówię, dla dzieci. Fajnie, dla męża, dla żony, na śniadanie z rana. Tutaj proponuję dodać liść sałaty, a sałata nam przymarzła. Ja jakoś z tego wybrnę bez żadnego problemu. Proszę bardzo, listek sałaty. Nie potrzebujemy smarować żadnymi pasztetami, jakimiś serkami topionymi, ponieważ chlebek już jest ciepły, chlebek już jest wymoczony w jajeczku. No i cóż, rzodkieweczka, bardzo proszę. Raz, dwa, trzy, ogóreczek, na szybko, prosto, selera naciowego troszeczkę dodamy, no to co mamy w lodówce, po prostu to co nam zostało, czy z niedzielnego obiadu, jakśmy gości częstowali, no wiadomo, zostają nam pewne rzeczy, które trzeba wykorzystać, nie wyrzucimy ich do śmieci, więc proponuję zrobić takie tartinki śniadaniowe. Pomidorek, o, na szybko. Lewa, prawa. Chciałbym zaprosić tutaj do naszego programu. Stoją przed nami, przed chwileczką się Państwo rozbierali. To są morsy, tak zwane morsy, które się kąpią w zimnej wodzie, a nawet w śniegu. Zaraz zobaczymy, co oni na ten temat sądzą. Ale jeszcze do tego chciałbym dorzucić troszeczkę serka żółtego. Można jakoś ładnie pozwijać. O, tak. Plasterek. Ja to robię na szybko, ponieważ jest mi zimno w ręce, a taką aurę pogodową mamy, jaką mamy. Zaraz zobaczymy, co sądzą morscy na ten temat. Wydaje mi się, że na pewno nie będą tego żałować. Tartinki śniadaniowe. Bardzo fajne, bardzo zdrowe, bardzo pyszne. Chciałbym zapytać eksperta od dobrego żywienia, zdrowego żywienia, ponieważ nasz gość jest morsem. Panie kolego, panie Pawle, pan skosztuje i coś pan wypowie się na ten temat. A, spróbujemy. No, niech pan spróbuje. Jak wygląda najpierw?
Jak wygląda? Wizualnie dobrze. Widać, że pewnie bardzo dobrze smakuje. No to ja proszę konsumować. Ja przed chwilą widziałem, jak ci państwo wygłupiali się w śniegu. Po prostu w samych slipach, w samych kąpielowych ubiorach i strojach. No szkoda, żeśmy tego wcześniej nagrali, natomiast jestem przekonany, że bardzo jest dobre. To odżywne, pożywne, smaczne. I zdrowe. I zdrowe, tak? Praktycznie tutaj jest to, większość jest warzyw, a to akurat normalsów jak najbardziej pasuje. My zwykle nie jest, no powiem tak, przy morsowaniu, no wiadomo, nie ma może jakiegoś tam znaczenia, jeśli chodzi o bardzo tak, dbanie o jakieś tam linie, no ale na pewno jest to zdrowsze, pomaga to w naszym morsowaniu. Ja powiem tak, sam z chęcią bym się rozebrał, natomiast jakbym miał wleźć teraz do tego śniegu, ja jestem pewien szapowala tego mistrza, który się kąpał, ja no, po prostu niesamowity facet. Proszę państwa, kulinarne podróże Okiem Wilka, subskrybujcie, lajkujcie. Stowarzyszenie Morskich... Legnickie Morsy. Zapraszamy do nas. Teraz z uwagi na tą pandemię, no troszkę żeśmy po prostu oficjalnie się nie kąpiemy, ale jak już minie to wszystko, to zapraszamy do nas. Jak najbardziej działamy, funkcjonujemy. Polecam każdemu. Smacznego i wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dzięki śliczne. Do widzenia. No chodźcie tu, jedzcie. Kanapki. Dobra? Ta, pali się. Mocnie. Hej, z duszy obserwatorów mogliby sobie pomyśleć, że robię jakieś dziwne, różne rzeczy. I co, jak kanapki mogą być? Myszkowo prawa.